Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy Wolfenstein 3D. Ruszamy windą na piętro 9, co oznacza tak, bossa. Oczywiście zapis najpierw, żeby 10 razy do windy nie wchodzić. Żeby nie musieć sam wczytywać. Cudnie jest mieć wreszcie taką broń. No i już nie mogę się doczekać. Jakże niepiękne portrety nam to sugerują. Może? O, proszę. Wstrętny wąsacz. Wystrzelił po prostu na mnie jakieś swoje straszliwe strzały. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O, rany. No, masz. Trochę nas obił. Nie chciałoby się powiedzieć, że Hitler kaput, ale niestety to nie do końca tak. Zastanawiam się tylko, czy gdzieś tutaj... No właśnie, jest mi sekretne miejsce. Tylko pytanie, czy tym... Oj, jest. To, o co mi właśnie chodziło. Mianowicie cudna amunicja. Bo... Jak widać, no... Boss może i utłuczony, ale nie do końca. Trochę nas poszkodowali, ale... Tutaj zalecana jest, moi drodzy, wyjątkowa ostrożność. Bo... Warto sobie przypomnieć pewne powiedzonko, a mianowicie złego licho nie bierze. I wziąć je sobie do serca. Najlepiej przygotować broń z przekazem konkretniejszym. A masz. No właśnie. Kolejne hitlerzysko na naszej drodze. Kolejne na szczęście pokonane. Ale... Nie wolno stracić czujności. Dobra, ja sobie muszę jeszcze skoczyć po amunicję. W ogóle to trudno wyobrazić sobie piękniejszą grę niż taką, w której można z bazuki czy działka postrzelać sobie do Hitlera. No, w każdym razie uroki Wolfika nie podlegają dyskusji. Ach, ten śmieszek okropny. Podgun! A, jest za mną! Za mną! Nie, 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 nie! Uciekajmy! Jest złoty klucz! Dlaczego ja go wcześniej nie widziałam? Amunicji mamy coraz mniej. Co jest? Nie mogą się do drzwi dostać. Dobra, czy... Daj, Eli Schweinhund! Jest ostatni. Uzbrojony bardzo mocno. O nie, cholera, cholera, trzeba uciekać, uciekać. No właśnie, na niego trzeba mieć jakiś pomysł lepszy niż taki bardzo swobodny. Tak, ja niestety tu mam dziadowsko, więc... Dobrze, zmiana ognia. Już. Rozwaliłam mu ten pancerz, ale no właśnie, mamy problem, bo widzimy, Hitler jeszcze nie zginął, jeszcze mamy możliwość, kurde, dlaczego on mi za rogu tak na mnie wyskoczył, zdychaj, zdychaj. Eva, auf Wiedersehen. Pięknie, zmienił się w krwawą miazgę i to mnie usatysfakcjonowało. Eva, auf Wiedersehen. Piękne. Też ciekawi mnie, czy taki prawdziwy zwróciłby się właśnie z pożegnaniem do tej Ewy Braun, czy raczej by pożegnał się ze swoim psem, który tak jako ciekawostka, może nie taka ciekawostkowa, bo pewnie większość
osób i tak to wie, nazywał się Blondie. No cóż, co za imię dla psa. O, mamy, proszę bardzo, koniec epizodu trzeciego. Jestem z siebie dumna, nie ukrywam. I to oznacza w zasadzie koniec tej linii fabularnej. Nie chcę wczytywać linii fabularnej, ale nie oznacza końca przygody z Wolfikiem tak w ogóle. Dlatego, że czas ruszyć z misjami tak zwanymi Nocturnal Missions. O, znowu. Zamiast nowa gra, to kliknęłam na wczytaj. I zaczniemy oczywiście od epizodu czwartego, no, lecąc po kolei, A Dark Secret, na moim ukochanym poziomie trudności. Pierwsze co, to zrobimy sobie zapis. I nie będę udawać, że... za kolumnami. Takim cudo. Nie będę udawać, że pamiętam ten poziom. Jakkolwiek. Cudowne, co? No właśnie. O nie, już kogoś słyszę. Nie dadzą spokoju. Wszyscy się uparli mnie zabić, no. A tym razem broń mam dość dziadowską już. Nie powinnam tak głupio marnować amunicji. Naprawdę, powinnam się skupić na tym, co robię. Ale po takim sukcesie z bossem, no to trudno o skupienie się. Dobra, zobaczmy, co jest tu. Tu? No nie, ja się strasznie boję, że zaraz się skupię. Ale dobra. Jakiś dziwny labirynt? Wolałabym nie. O nie. Nie wiem, gdzie ja tym sposobem się przedostanę teraz. Gdzie ja błądzę? Lecą tak zupełnie bez sensu. Dobra, widzę jakąś krew na ścianie. Ale co mi ona powie albo zrobi? Słyszę wroga jakiegoś. A ja nie lubię słyszeć wrogów i nie wiedzieć, gdzie oni są. Nie, jeszcze jeden! Jak zwykle, spanikowałam i na dobre mi to nie wyszło. Dobra, tu jest krew. Ale krew nie kryje żadnego sekretu. Dobra, dobrze to wiedzieć. Zgubiłam się. I co? I wróciłam. Dobra. Co my tu mamy? Nic nie mamy? Dobra, jak nic, to nic. Wydaje mi się, że tam właśnie w tym takim chyba labiryncie to gdzieś była winda do kolejnego poziomu. A tu nawet mamy klucz. No cudownie. Oni powinni padać po jednym strzale, a jakoś tutaj to nie wyszło. Wow! Spokojnie, spokojnie. Oj, kiepsko z życiem. Sekret. Znaczy, no, powiedzmy, że sekret. Powinnam naprawdę coraz ostrożniej teraz grać, bo... Apteczka! Świetnie. Ale już, dobra, powinnam na siebie uważać. Może się bardziej skupić na graniu właśnie. Też co mi z tego skupienia się, jak ja... No się zgubiłam zupełnie, dobra. Tego mogłam z noża co prawda potraktować, ale też pomyślałam o tym troszeczkę za późno. Jejku, jak ja mam stąd wyjść? Tak się zgubić. No, będą jakoś
łazić głupio w kółko może i może gdzieś w końcu trafił, no nie wiem. No w sumie jakoś tam działa. Tutaj? Nie wiem, spróbujmy. To jakieś dziwne, zapętlone jest. O! Fajnie, udało mi się gdzieś wejść. I tutaj może nawet zapiszę, bo to jest taki punkt w miarę orientacyjny. O nie, jakieś drzwi nam się otwierają, zamykają. Dlaczego ja tak drogowsko strzelam? Dobra. Jakieś całkiem miłe tu nagrody na pokrzepienie serc. O! To będzie... Nie. Myślałam, że jakiś sekret może tu uczyni. No, w ogóle nie wydaje mi się być w tym pomieszczeniu. O, a może jednak. Dobra, dalej powinnam chyba jednak wykazywać się jakimś pomyślunkiem i myśleć, czy przypadkiem ktoś mnie tutaj nie ubije zaraz. I w sumie tu mamy jeszcze jedno miejsce do sprawdzenia. Łapeczka. I tak naprawdę, czy ja chcę tutaj tak jakoś bardziej to wszystko obchodzić? Bo może się zrobić tak, że zaraz mnie zabiją i pożałuję tej decyzji. Ale jednak to wszystko za bardzo kusi, żeby sobie pozwolić na ominięcie jakiejkolwiek części z tej mapy. A ja wiem, że ja i tak całkiem sporo omijam. No właśnie, jednak czeka mnie ten niefajny labirynt. Tak, jest tutaj. Dobra, zapiszę i jeszcze raz wejdziemy. Spróbuję jakoś, no... Nie wiem. Nie wiem, czym powinnam się kierować. Idę na razie tak po tych niebieskich klocach. O, są jakieś drzwi. Nie chcę się wierzyć, że jak przestałam się skupiać na tym, żeby to jakoś przejść, to nagle, zobaczcie, udało mi się. Więc oczywiście pierwszą czynnością na kolejnym piętrze to będzie zapis tradycyjnie. I tak sobie patrzę. Czy to było to, o czym ja myślę? O! Tak. Kiedyś widziałam na jakichś filmikach i podoba mi się wygląd tego poziomu. Nie, oni zaraz mnie zabiją. Wracam do punktu wyjścia, dobra, żeby się nie pogubić. Poczekamy chyba na nich, nie? Dobra. No nic, spokojnie, tu wszyscy przyjdą. Nam się podłożą pod lupę. Mam nadzieję. Albo i nie. Dobra, tutaj się ukryją. Dalej nic. Szukam wrogów, żeby, wiecie, najpierw ich załatwić, a potem już mieć spokój. No, nie podoba mi się to. Znaczy, ten poziom podoba mi się z wyglądu, ale on jest dość upiorny, jeśli chodzi o to, jak jest rozległy. Nie no, na pewno chcę tu wejść. O nie. Jejku, jakie to było straszne. Nie mogłam z niego wycelować.
Ach, no cóż zrobić. Mamy tutaj kiepską sytuację życiową. No nic, posprawdzamy pomieszczenia po kolei. Amunicja. Akurat jak mi życie potrzebne, to oni mi z amunicją naprawdę. No. Nie jest to spełnienie marzeń, bo jednak żarełko przyznaje życia o wiele mniej niż amunicja jest. Niż apteczka, ale powinno wystarczyć. Nie. Gdzie jesteś? Wow, co? Nie no, dlaczego nie padł nagle? No i właśnie, jak zawsze do nich dwa razy strzelam, a w sumie padają po strzale, to teraz nagle to się okazało, że nie wystarczy jedna kula, by go zabić. Po prostu super. Nawet złoto mnie w takiej sytuacji nie pociesza. Nie wiem, może tutaj powinnam zacząć ściany obszukiwać. O, no właśnie. Właśnie. Więcej złota. Mam nadzieję, że nie przeciwników. To chyba było takie w ogóle, że można... Jeszcze coś... Taki sekret w sekrecie. Tak, bo już te poziomy... związane z tymi trzema misjami po poziomie trzecim, one są już naprawdę mocno złożone. I w ogóle to... nawiązują zaraz. No właśnie. Nawiązują do takiej już wojny bardziej na terenie droga i... No właśnie, tu kolejne. Nie, bo mam nadzieję, że ja się nie zgubię zaraz. Nie ukrywam, że mi się średnio podoba z takim zagłębianiem się klikanie na te ściany, bo ja... Ja już się, szczerze mówiąc, bardzo pogubiłam. Ja niby powinnam klikać. Tu może? Nie, tu. Czy ja coś zepsułam? Nie wiem, ratunku, ludziska. Jakiś sobie labirynt zrobiłam z tego. Dobra, już teraz to chcę stąd wyjść, bo się wkurzyłam. Tak, wyjdźmy stąd wreszcie. No, chyba, że jeszcze można by gdzieś tutaj się czegoś spodziewać. Nie? Tutaj nie. I tu chyba też nie? A no właśnie, niby coś kojarzyłam, że gdzieś było, ale widać. Albo źle, albo ja nie wiem. Dobra, teraz tak, tutaj, aha, myślałam, że może coś będzie fajnego, ale nie. Niestety długi korytarz kolejny. Pomieszczenie jakieś z amunicją? Jest domkiem. Miłe, ale i podejrzane. Dobra, jeszcze raz. Dalej w prawo. I co, tu nic nie ma? Dziwne to jest. Dobra, tu jakaś taka... O nie, zawiłość, zakręta. O nie, ich dużo jest, za dużo.
Jeszcze jeden. No cholera, ile ich tam się działo? No. O cholera, nie. Umrzyj. Jest, mamy wreszcie lepszą broń jakąś, bo już tamta mnie zaczynała mocno denerwować. Jeszcze chciałabym się dowiedzieć, gdzie ja tak naprawdę znalazłam. Jest złoty klucz. Złoty klucz. Apteczka! Jeszcze lepiej! Chociaż w sumie nie wiem, jakbym miała tak stopniować, to jest najlepsze. No to trudno powiedzieć, bo bez złotego klucza zazwyczaj nie pójdzie się dalej. A jednak bez apteczki może być źle, zwłaszcza gdy jest się mną. Dobra, czyli tu mnie chyba też nie było jeszcze. Skoro jakiś przeciwnik się uchował. A to? O! Jakie cuda tam widzę, zaraz. Trzeba wejść jakoś znaleźć. Czy to jest miejsce, które może być jakoś tak. No, jak chcę się tam dostać? Jak mam to zrobić? Tu może jakoś. Ściany moje drogie. Nie no. Taka fajna rzecz, a ja sobie tylko za kolumn mogę na to popatrzeć. Nie może być. Chyba, że zaraz. Chyba, że tu jakoś można coś. Nie, nie wygląda na to. No już czuję, że któreś kółko z kolei robią, ale nie wiem. O. Tam mnie nie było. Znowu sobie może trochę poczekam, aż przeciwnicy jacyś. No. Chodź. No, znowu się głupio władowałam w coś, co nie chciałam się władować. To jest chyba punkt wyjścia, że tak powiem. O rany, to naprawdę nie jest proste zadanie. Ale zaraz, no powiedzmy, pójdę sobie tu. No i tu. Aha. No, czemu on nie umarł? Zaraz. Czy ja to mam, czy nie było, czy co? O, to jest to pomieszczenie. No fajnie, tylko że chyba nie jest to do końca to, co chciałam. Dobra, może. A olać może tamte sekrety. Nie chcę mi się w sumie z nimi męczyć, chociaż. Nie wiem. Windy i na kolejne piętro. Wiecie, myślę, że jest to odpowiedni moment na koniec odcinka. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.